Witam Was serdecznie na moim kanale z końcem lipca 2024 roku i taki przegląd pomidorków chciałem zrobić. Rozpoczynam od odmiany Gourmandia F1 o nazwie Prawdziwe Bawole Serce. No rzeczywiście to jest taki kształt bawolego serca. Dodatkową atrakcją tego pomidora to jest taka jego dwukolorowość. Zaczął dość wcześnie owocować. Zbieram go już od kilku tygodni. Praktycznie pierwsze i drugie grono tutaj może pokażę. O, właśnie to już jest praktycznie obcięte. Kolejne grona, trzecie, czwarte. Tam piąte jeszcze się wiąże, szósta nawet się wiąże. Także pomidor owocuje bardzo obficie. Owoce są w kształcie, tak jak już mówiłem, bawolego serca. I dość duże. Waga na pewno jest tutaj, niektórych to i 400 gram, tak jak tutaj na przykład tego grona są. Tutaj to grono, proszę zobaczyć, kilka ładnych, pięknych sztuk pomidora, dobrze ponad kilogram. Kolejne tak podobnie wygląda i tu jeszcze duże owoce, ten pomidor to przynajmniej z pół kilograma, no albo tu, więc wszystkie te owoce są bardzo ładne. Troszkę niestety ten pomidor choruje. Ma plamy, chociaż jest tak samo zasilany i nawadniany jak inne moje odmiany, które są zdrowe i praktycznie nie widać na nich oznak chorób. Chciałem dodać, że to przebarwienie żółte w tej Gourmandii to jest tylko powierzchniowe. Wewnątrz po przekrojeniu mamy pomidora pięknie wybarwionego, całkowicie wybarwionego. Więc jak już tu wspominałem, owoce są w kształcie serca. I takie lekko karbowane, tu na tym zielonym niedojrzałym jeszcze widać te karbowania. No i zobaczymy, jak smakuje ten pomidor. Postaram się Wam opowiedzieć trochę. No, wykorzystam tu taki najbardziej dojrzały, nie za wielki, ale mniej tych jaśniejszych plamek na jego powierzchni, więc jak wygląda. Wycieram lekko z kurzu. Oczywiście pomidory nie mają oprysków chemicznych. Więc przekroimy tego pomidorka. Tak wygląda. Widać pomidor bardzo mięsisty. Bardzo niewielkie komory nasienne. Tutaj widzę jedną tylko. No może jeszcze zrobimy poprzeczne przecięcie. O właśnie, tu też widać, czyli w sumie tak pewnie dwie komory nasienne tylko, no dwie, trzy. O, tak wygląda. I smak. Bardzo soczysty pomidor. Skórka może trochę twarda, ale dzięki temu się lepiej przechowuje, nie gniecie się, nie uszkadza się. Jeżeli chodzi o piętkę, proszę zobaczyć, niewielka piętka, niewielka ilość. Ta część niejadalna zajmuje bardzo niewielką objętość. No a pomidor jest naprawdę mięcho. Super. Polecam. Szczególnie ze względu na, tak jak już tu mówiłem wcześniej, jego obfitość owocowania, dość duże owoce w nagronach, równomierne wielkości. Nowa odmiana, którą mam w tym roku po raz pierwszy, ale bardzo dobrze się mi tutaj sprawdza i jestem z niej bardzo zadowolony. Oczywiście jest to odmiana z firmy Hazera. Jeśli kogoś zainteresował ten pomidor, więcej można dowiedzieć się, jak pozyskać nasiona, jak kupić nasiona. Wam w tym momencie dziękuję za oglądanie tego mojego filmu. Dziękuję za polubienia, za lajkowania, za subskrybowanie i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów o kolejnych moich odmianach pomidorów, których tu mam w tym roku
kilka albo kilkanaście nawet, ale przynajmniej kilka tych ich pokażę.